Witam Was. Jakieś 2 lata temu zmienialiśmy nasze poduszki na poduszki z gryki, ale po prostu ich żywot powoli dobiegł już końca, ponieważ już się rozsypały. Także zmieniliśmy poduszki teraz na takie dosyć fajne, ciekawe. Są to całkiem inne poduszki. O tym powiem Wam w dalszej części filmu, ale najpierw my sobie rozpakujemy i sobie troszeczkę na nich pośpimy. Bożonka już się szykuje do spania. Zarazia idzie spać. Także bierze od razu nową poduchę i zobaczymy, jak one zadziałają. Są to dosyć specjalne poduszki, ale o tym usłyszycie w dalszej części filmu. Witam Was i na Wasze zdrowie. Tak jest, witam Was. Jak widzieliście już na samym początku filmiku, który zacząłem, jest tam nowa rzecz, którą mamy w domu. Już teraz minął... Ile? Półtorej tygodnia, nie? Półtorej tygodnia już teraz minęło. Jak na tym śpimy, można i trochę więcej niż półtorej. To gdzieś koło tego. Półtorej tygodnia już minęło. Jest dosyć fajnie, jeżeli chodzi o spanie na tym. Jest to całkiem inne doświadczenie, niż jeżeli się spało na poduszkach z gryki, które wam kiedyś pokazywaliśmy. One już niestety nam się powoli tak przetarły, że już ta gryka zaczynała się wysypywać. Także to już starczy tego, już trzeba było po prostu zmienić. Mogliśmy wziąć znowu z gryki, ale postanowiliśmy spróbować czegoś innego tym razem. Ponieważ też część osób z Was mówiła, że im to leży za twardo. Część się bała, że coś im wyjdzie z tej gryki. Jeszcze druga część mówiła, że im coś tam szumi pod uszami. Bo tam wiadomo, że tam to troszeczkę no, tak szeleściało, nie, jak to gryka, ale dla nas to akurat było uspokajające. Dlatego postanowiliśmy przetestować coś innego. Jest to poduszka z firmy Trines. Trines, dokładnie. Jest to dosyć fajne. Całkiem inaczej to czuć. Jest tutaj taki fajny pokrowiec w to w środku wsadzony. Tu w środku jest nasza poduszka. Która tutaj jest. I ta poduszka jest dosyć ciekawa. Ja coś chcę pokazać tylko. To troszeczkę ściągnę, zresztą można ściągnąć. Jak, żeby to teraz było dobrze widać. Zacznijmy tutaj na tym. Jeżeli tak wgnieciemy, to to tak całkiem powoli odbija. To jest tak jak gdyby, ja to nazywam taką troszeczkę żywą gąbką jakby. Ponieważ w tym miejscu, gdzie to naciskamy, tam to się to wpycha do środka. A reszta zostaje po prostu podłożona. Czyli jeżeli teraz się położymy, to nasza głowa tutaj po prostu opadnie i reszta będzie dalej na każdym punkcie jak gdyby podpierana. I to jest właśnie ciekawe, bo w zwykłych jakichkolwiek innych poduszkach nie ma takiego czegoś. Na poduszce z gryki w ogóle nie było żadnego wbijania się w środek, ponieważ tam się spało troszeczkę jak na desce. To każdy, kto z tego korzysta, ten wie lub korzystał, że to jest całkiem inne przeżycie. Tutaj po prostu zapadamy się w tym miejscu, gdzie śpimy. Czyli tutaj po prostu mamy... Jak gdyby takie coś powstaje i wszystko jest tutaj idealnie podpierane. Po pierwszym dniu spania producent mówi, że może boleć szyja, czy głowa, czy cokolwiek. No mnie akurat szyja ani głowa nie bolała, jej też nie, ale za to u mnie był tak gdyby taki lekki ból w lędźwiach się pojawił, to było ciekawe, czego już dawno, dawno też nie miałem. I to mi tak trwało praktycznie z 2 dni, 2 noce. I później rzeczywiście się to już zmieniło, znikło. Jest fajnie. Całkiem inne przeżycie, ponieważ poduszka rzeczywiście bardzo fajnie, miękko się zapada pod nami, ale nie tak, żebyśmy po prostu czuli, jakbyśmy spali bez poduszki, tylko tak się zapada, że jednak wiemy, że jest tam ta poduszka i jest to lekkie podparcie, nie jest to za wysokie, czyli głową nie leżymy z taką skrzywioną głową, tylko jest to po prostu tak idealnie optymalne. Dodatkowo ona jest, jak widzicie, dosyć długa, także można śmiało się walcować tutaj tam i z powrotem w nocy i nie trzeba za każdym razem ze sobą poduszki targać na lewo czy na prawo, tylko ona po prostu może sobie leżeć, bo przez to, że jest właśnie taka długa, możemy na każdym boku się obrócić i poduszki nam nie braknie. Co jest dla mnie bardzo fajnie na tę poduszkę, kiedy ja leżę, mój głowę tam w środku, to jest prawie, trzymaj to proszę, albo jak mój głowa jest trzymany na dwa
ręce. To znaczy, ja czuję 100% bezpieczny. To mi daje taki chwul. Mhm, takie poczucie bezpieczeństwa, można to tak nazwać. I to jest pierwszy raz na moje życie. Ja mam taki czuć na poduszkach. Mm-hmm. Nigdy nie miałam takiej czuć, oprócz kiedy on robi jego ręce tutaj do mnie, ale to jest cały innego. Tak jest. Dobra, ale przejdźmy sobie jeszcze troszeczkę do wykonania tej poduszki, ponieważ to nie jest taka zwykła poduszka, jakby wam się wydawało. To jest dosyć ciekawe. Jest to poduszka, jak mówił sam producent, z kosmiczną technologią, ponieważ to jest poduszka, która nie ma w swojej klasie jakiejś konkurencji. Jest ona jedna, jedyna, wyjątkowa. Dlaczego? Ona jest tutaj z włókien węglowych, które są w środku, ale na dodatek jeszcze tutaj jest karbon, jak ktoś wie. To jest właśnie w tej poszewce, tutaj, która jest na tej poduszce. Karbon jest taką bardzo dosyć ciekawą też substancją. Ona jest też używana nawet i w samochodach, jak się nie mylę, żeby tam po prostu lepiej to leciało i tak dalej. Też w kosmonautyce jest to wykorzystywane. Jest, czyli to też jest bardzo wielka jej zaleta. Bardzo dobrze przepływa tutaj również powietrze w środku, ponieważ jest to wykonane taką metodą kanalikową, przez co mamy tutaj zapewnioną optymalną cyrkulację powietrza w środku, co jest ważne, jeżeli nie chcemy, żeby się nasza głowa pociła i po prostu była wentylacja tutaj. Także to akurat też jest fajna opcja, ponieważ jeżeli ktoś się położy i się poci szybko, to tutaj też fajnie pomaga, ponieważ to dosyć fajnie wentyluje nam tutaj całkowicie wszystko. Co dalej? Karbon, który tutaj jest to też wbudowany, on bardzo dobrze przewodzi też prąd, czyli wszelkiego rodzaju ładunki takie, które się pojawiają, elektrostatyczne, świecie, to jest to, jeżeli nam się włosy jeżą i tak dalej, zostaje to odprowadzane z naszej głowy. Co za tym idzie? Zmniejsza się również redukcja stresu, czyli po prostu jesteśmy bardziej wyluzowani, bardziej zrelaksowani po takim śnie właśnie na takiej poduszce i po prostu czujemy się dużo lepiej, jesteśmy bardziej zregenerowani. A jak wiadomo, sen to jedna z najważniejszych rzeczy. Jeżeli sen nie jest dobry, to też cała reszta zdrowia też nie będzie dobra, ponieważ będą się tworzyły różnego rodzaju problemy zdrowotne i nie będzie to zbyt okej. Zauważyliśmy, że śpimy też dosyć fajnie na tych poduszkach. Nie wybudzamy się co chwilkę z nocy, tylko po prostu śpimy głębokim snem, praktycznie aż do samego rana, chociaż ja właściwie to można powiedzieć już tak do południa, chociaż 10 to jeszcze nie jest południe, ale jak idę o 4 spać, to już nie mogę powiedzieć, że śpię do rana, bo to już jest rano, 4, także ja od rana do tak połowy południa, o tak, śpię po prostu jednym snem, a ona rzeczywiście śpi od wieczora do rana, ponieważ o 4 znowu wstaje, jak ja idę spać. Także nawet w sumie moglibyśmy jedną poduszkę mieć, bo śpimy na zmiany, no ale że jeden wstaje, drugi idzie spać, no to też taka opcja mogłaby być, ale tak to też jest wszystko ok. Tutaj coś w tym kierunku zrobić. Poduszki te też nadają się bardzo fajnie dla dzieci, to też jest ważny temat, ponieważ dzieci też niestety leżą czasami bardzo dziwnie w tych łóżkach, że tak powiem, na różnych dziwnych rzeczach, także to też jest fajna opcja, ponieważ tutaj główka dziecka jest fajnie wymodelowana w tej poduszce, tak jak wam pokazywałem, to się wszystko modeluje, o pyk, i to jest po prostu idealna sprawa, naprawdę, no ciężko mi jest wam tutaj opisać to uczucie, jeżeli trzyma się tą poduszkę w rękach, nie wiem, myślę, jakby to opisać wam po prostu, ale nie znajduję słów, żeby to opisać, ponieważ jest to dosyć ciekawe, nie znam niczego, z czym mógłbym to porównać w sumie. Ani to poduszka wodna. Nie istnieje inny produkt jak ten produkt. I to nie jest żart. Bo inne poduszki, kiedy ty leżysz w twojej głowie, no, jak to muszę pokazać to. Kiedy to jest poduszka, tutaj jest głowa i później. I
I tylko tak obklopy nie trzeba po prostu za każdym razem te poduszki też i trzepać za każdym razem, żeby one były fajne, a tych nie trzeba. Tu po prostu wstajemy i ona sama wraca do swojej pozycji i nic więcej nie potrzeba tutaj robić. To jest wszystko ok, zostaje tak jak ma być i wszystko jest po prostu piękne. Także też mamy mniej pracy, jeżeli chodzi o to, ponieważ nie musimy już tych poduszek tutaj układać na nowo i się męczyć z tym, ponieważ ta zawsze zostaje w tej samej pozycji, jakiej była. Nic się tutaj z nią nie dzieje. Bardzo przepraszam. Według mnie takie poduszki są również bardzo dobrze, ale muszą będą ludzie, którzy robią tę pracę w szpitalach, na dom starości, jest ten słowo? Dom spokojnej starości, no. Tak to chyba się tak. I również ja myślę tutaj od hotele, motele, takie herbergi, gdzie ludzie mogą śpić, ale w tym momencie to jest troszeczkę delikatny temat. Ja nie chcę mówić co i jak, wy wiecie sam, ale szpitale to był lepszy, najlepszy materiał to jest to, niż ten inny materiał. No, tego to się chyba nie doczekamy. Nie, ale... To ci dają kromkę z wyszuszonym masłem i tyle. Okej, okay, dobra, rozumiem, ale według mnie tam, gdzie są bardzo dużo ludzi, gdzie jest ruch od innych ludzi leżący. Tak, dobra sprawa. Ale na tym jeszcze nie koniec niespodziany, ponieważ tylko teraz do 1 stycznia przyszłego roku, jeżeli wpiszecie sobie kod przy zakupie tej poduszki, link oczywiście będziecie mieli w opisie, wpisując kod SZAMAN, tylko S musi być z dużej litery, dostajecie 50 zł zniżki od nas na tą poduszkę. Taki mały świąteczny prezencik. Także 5 dyszek po prostu będzie tańsza dla Was za to, że nas oglądacie. Także udało się wejść po prostu z tą firmą w porozumienie. Nie dostaliśmy zapłacone za to, żeby ten film zrobić. Już od razu uprzedzam. Także nie mamy tutaj nic zapłacone za ten film. Poduszki na dodatek kupiliśmy sami, żeby było śmiesznie. Dopiero później wziąłem kontakt z producentem, ponieważ stwierdziłem, że jest to warte pokazania. Także to nie jest film, za który dostałem zapłacone, jak mi to często niektórzy mówicie. Także i na dodatek nie dostałem nawet poduszki z Afryko, tylko po prostu ją kupiłem, żeby było śmieszniej. Właściwie obydwie kupiłem. Także nie jest to coś, co mi ktoś wcisnął, żeby Wam po prostu pokazać, tylko po prostu chciałem się z Wami tym podzielić. I udało mi się później porozumieć się z tym sklepem i po prostu udało się wystrzelić taki rabacik dla Was za to, że nas oglądacie. Oni mają jeszcze materace. Na razie nie kupiliśmy, ponieważ no, trzeba na niego troszeczkę więcej pieniędzy, a nasz materac powoli też dobiega już swojego końca, swojego żywotu. Ten z Greki już nam się rozsypał, jakby nie było, bo tam już jest dziura po środku w nim, ale spoko. A drugi, który mieliśmy pod spodem, taki zwykły, no to już jest masa dziur w nim i zauważyłem, że nawet zaczął pleśnieć z jednej strony. Co ma związek z tym, że nas nie było w lato przez jakiś okres w domu, nie było przewietrzone i zrobiła się wilgoć i go złapało go coś w jednym rogu, widzę, także on na najbliższy czas też będzie do wymiany, ale na to trzeba będzie najpierw nazbierać, bo to jest większa kwota. Ale teraz, jeżeli ktoś jeszcze jest zainteresowany materacem, do materaców też będziecie mieli link tej firmy Trines. Tam jest drugi kod rabatowy, który udało nam się już też dla Was uzyskać. On też jest do 1 stycznia, tylko i wyłącznie ważny. I tam dostaniecie 100 zł rabatu na materac. To jest kod rabatowy SZAMAN2. Też S z dużej litery musi być na początku wpisane, żeby on zadziałał. Bo to ma znaczenie, czy się tam pisze z dużej, czy z małej. Dlatego patrzcie zawsze, jak ja te kody Wam piszę. Bo czasami piszecie, że coś nie działa, ale wpisaliście na przykład coś z dużej litery. I wtedy nie zadziała, jak było z małej. To już jest ten komputerowy świat, ponieważ to komputery widzą inaczej, oni twierdzą, że to jest błędny kod i wtedy nie dostaniecie. Także musi być wpisane, tak jest. Także na materace też macie zniżki. Ja jeszcze z materaców się nie wypowiem, jak się na nich śpi, ponieważ go nie mam, ale obejrzałem parę takich ciekawych filmików. Właśnie jeżeli dotyczy tych materaców, one będą też w opisie zalinkowane, te dwa filmiki.
wygląda to ciekawie. Naprawdę wygląda to ciekawie. Jest to też coś, czego nie ma na rynku. Ponieważ tam stawiając szklankę wody, ona się nie przewraca, jak naciskamy gdzieś obok. Co nie jest możliwe do osiągnięcia w innych materacach. Czyli też się profiluje idealnie dla nas. Ale może o tym kiedyś, jak nam się uda go kiedyś kupić. Najpierw trzeba na to nazbierać, a jest to jednak troszeczkę spory wydatek. Dobra, moi drodzy. Tyle na dziś, jeżeli chodzi o te kosmiczne poduszki, które chcieliśmy Wam przekazać. Jeżeli chcecie, możecie skorzystać. Jeżeli nie chcecie, nie musicie skorzystać. Jak to się mówi, nic na siłę, do wyboru, do koloru. To są tylko nasze doświadczenia z produktem, który sami dotarliśmy do niego i postanowiliśmy się z Wami tym tylko podzielić. Tyle w temacie, także tyle na dziś. Pozdrawiam Was, a my idziemy spać. Fajnie. Hej. Do następnego razu. Bo pa. Już mi tu zasypia, widzę. No tak. Trzymajcie się, hej.